Nie można mieć wszystkiego jeżdżąc BMW. Co nie? Rozum i godność człowieka, wybierz jedno tylko. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z najlepszego polskiego serwera w Robloxie, czyli PCD Polish Car Driving. I proszę państwa, dzisiaj kontynuujemy nową serię na kanale z serwera PCD, czyli sprawdzamy, co robią gracze. Z tego co widziałem, spodobała wam się ta seria, więc będziemy ją kontynuować. Także poczekajmy chwilę na to, aż ktoś weźmie jakiś samochód, weźmie jakiś samochód podobny do niego, a później po prostu za nim jedziemy. Także taki jest plan. Jak to wyjdzie, to oczywiście wiecie, to już w trakcie odcinka wyjdzie. O kurczę, za BMW jedziemy. Tak, bo to wyglądało jakby chłop BMW wziął. To czekajcie, to szybko muszę to zrobić. Where BMW, to jest to BMW, spawn 48 tysięcy za takie BMW. To już nie są małe pieniądze, widzowie. Dobra, czekajcie, chłop pojechał? Nie! Chłop wysiadł z samochodu i teraz tutaj siedzi. Dobra, gościu, wysiadaj z samochodu do swojego i jedź, bo ja chcę za tobą pojechać, typie. Dobra, czekamy na niego, czekamy tutaj. Dobra, i jedziemy. Oczywiście ja na początku chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. Jeżeli ktoś z was jeszcze tego nie zrobił, to może oczywiście zostawić też suba, wpaść na G2, Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. No lecimy za gościem zdecydowanie w tym momencie. Niby ma BMW, aczkolwiek póki co nie wykorzystuje tej mocy. Może jedzie przepisowo, a może po prostu, nie wiem, klika głową o klawiaturę i dlatego jedzie tak wolno. No zobaczymy. Dobra, na ten moment jedzie po prostu po jakąś paczuchę, więc to jest jeden plus już. Wykorzystał też mnie wcześniej jako podwózkę do samochodu, który mu uciekł. Chociaż akurat nie tej podwózki dużo nie potrzebował. No i zobaczymy teraz, co się tutaj wydarzy. Ty chłop nawet zaparkował, powiem wam. O kurcze pieczone, no to tego się nie spodziewałem. To ja też zaparkuję. W takim razie pyk, bierzemy paczuchę, żeby nie było. Biorę paczkę na sęczkowo, sprawdzam coś przy kole tutaj, bla bla bla. Wsiadam do samochodu i wyjeżdżam w takim razie. Czekajcie, tylko tutaj dupnąć wsteczny. Tutaj jedyneczka i jedziemy. Nikogo z lewej, nikogo. Jedziemy, tylko kurczę, jakiś sacik mnie będzie blokować, chyba. O, fajnie byłoby go wyprzedzić, żeby do tego BMW dojechać, nie? Bo BMW... Kurczę, panie. Bo BMW mi zaraz jak ucieknie, to będzie lipa. Fest. Ty, czekajcie, ten chłop Seatem BMW robi w mieście, patrzcie tutaj. Okej, nieważne, nieważne, czekajcie. Rozjuszony Seacik po prostu pojechał i wziął gościa w BMW. Ja pierdziele, dzieją się tutaj rzeczy niespotykane po prostu w tym momencie. Fantastycznie, dobra. Czekamy na ruch BMW. BMW to jest twój moment, to jest długa prosta. Każdy zawodnik w BMW właśnie tak zazwyczaj robi. Długa prosta i jazda. Okej, tam było blisko już wypadku. Okej, dobra. Skończył w rowie, w BMW gość. Dobra, daję tutaj awaryjki, żeby mógł sobie wyjechać, nawróć sobie i jedź, jedź w spokoju, kolego. BMW, ja rozumiem, że w BMW ciężko się jeździ, ciężko nie depnąć, ciężko nie wypaść BMW, ale do prowadzenia BMW potrzebne są tylko dwie szare komórki, tak jak mówią żarty, więc więc no mam nadzieję, że się uda. Okej, okay, odbiło mnie trochę od tego BMW, niestety to jest, no to są te desynki serwerowe. Co z tego, że on normalnie pojechał, jak u mnie się nagle zatrzymał, nie? Więc dobra, lecimy za gościem, zobaczymy gdzie pojedzie. Zobaczymy w ogóle może gdzie ma paczkę też. Ja mam paczkę na sęczkowo, więc jestem w stanie stwierdzić, że pewnie ją dostarczę. Także zobaczymy też, czy coś zarobię przy okazji, no mam taką nadzieję. Tak na dobrą sprawę, w ogóle dzisiaj jak to oglądacie, jest piątek, 9 czerwca. I czy macie w ogóle wolne? Bo tak dzisiaj przechodziłem obok jakiejś szkoły, patrzę, ty no kurczę, nie ma uczniów za bardzo, nie? Technikum kurczę potężne, a samochodów brak.
I w sumie stwierdziłem, że było Boże Ciało, to może zrobili wam już ten piątek wolny, szczególnie, że jest czerwiec. W ogóle ile osób jeszcze do szkoły w czerwcu chodzi, tak pod koniec roku? Chyba tylko jak ktoś przychodzi na WF, albo posiedzieć, wychillować sobie ze znajomymi, albo nie wiem, oceny poprawić, jeżeli ktoś naprawdę już zawalił sobie rok. I musi oceny jakieś jeszcze zrobić, dobić. No dobra. Jedziemy na spokojnie, chłop. Chłop, patrzcie, nawet seteczki za bardzo nie przekracza. Okej, tutaj mi trochę zszeryfował. Zatrzymał się praktycznie. No ciekawe, ciekawe. Dzisiaj mamy jakiegoś przepisowego zawodnika. Na to wychodzi. Bardzo dobrze, chłopie. O kurczę, bez kierunków tak wyjeżdżać z tego. Ja pierdzielę, chłopco bez kierunków mi wyjechał busikiem. Ja rozumiem, że mogę... O kurde. Ja rozumiem, że mogę przepuścić takiego busa, nawet powinienem, ale żeby włączył kierunkowskaz, żebym wiedział, że on w ogóle chce wyjechać. Kurcze pieczone, panie. Idź pan w ciul. Dobra. Jedziemy. Tutaj... O kurcze, ominąłem swój punkt. Karwice, no kurcze pieczone. A chłop już wyjeżdża teraz. Ja pierdzielę. Dobra, włączam to. I tutaj do tyłu, do tyłu. To nie jest bot, więc ustępujemy mu. Dobra, sorry gościu. Mignę mu na sorki. Ale tu się coś dzieje, tu jest jakiś młyn. Ja teraz tak, chcę dojechać do Sęczkowa tylko po to, żeby paczkę zwrócić. Bo jednak tego nie zrobiłem. O kurczę, jak mi chłop tu wyjechał, ty. Dobra, wjeżdżam tutaj. Daję, rzucam awaryjkę. I wychodzę z paczką do dostarczenia. Dobra, już wsiadam. Dobra, daję tak. I teraz ja muszę wyjechać w lewo. Ale kurczę, tu się jakiś młyn zrobił. Dobra, ja mu... Kurde, ten co wyprzedza w ogóle w takim miejscu. A gość z BMW do nas w ogóle wrócił. Co najśmieszniejsze. Więc znowu za nim jedziemy. Ale tu się młyn zrobił właśnie na drodze. O kurcze pieczone, panie. Co się dzieje? Jeden się zatrzymuje nagle, drugi. Ten wyprzedza, daje światłami długimi. Ten tutaj walczy, ten znowu awaryjki. Co się dzieje na tej drodze w ogóle? Chłop mi wjeżdża na drogę teraz. Co jest? Kurczę, goście, gościu, wyłącz ten klakson, bo ci wyjdę zaraz i ci pomogę go wyłączyć, ty. Chłopie, a tutaj wypadek był jakiś ostry. Jeden z drugim się rozwalili o siebie. Dobra, czy pomóc wyjść tak naprawdę trzeba? Dobra, w BMW-cach się ustawiamy. A tu ktoś zostawił samochód? Tam nie ma gościa w samochodzie chyba. Dobra, spróbujmy mu pomóc, wypchać to. Trochę. Jest gość w środku, czemu on nie wysiądzie i nie pomoże? Ten ziomeczek jeden. Kurczę, chłopie, pomóż mu. O, dobra, wypchaliśmy. Patrzcie, jakie dobre ziomki w BMW, kurczę. Pomogły ludziom dobrej woli. Okej, dobra, to BMW po drugiej stronie. Ale się korek teraz zrobił, a tamtemu trzeba pewnie znowu pomóc. Ale to już niech inni gracze pomagają. Myśmy wyciągnęli samochód spod ciężarówki właśnie. Już mnie łapy bolą aż od tego. Kurcze pieczone. O, no ciężko było wyciągać chłopa spod ciężarówki, no. Dobra, ale jedziemy, jedziemy. Na razie pan w BMW naprawdę dobre zachowanie. Dobrze jedzie, za dużo błędów nie popełnia. Pomógł wyciągnąć chłopa spod samochodu. No kurczę, jakby nie w BMW jechał, nie? Tylko w jakimś normalnym samochodzie. Co jest? No dobra, jedziemy, jedziemy za nim. O, teraz przyspieszył, trochę dał w palnik, ty, i to mocno dał. Podjechał mi... O, zdecydowanie, widzicie, jednak BMW-arza, BMW lubi taką drogę, nie? Lubi taką drogę, 200, żeby sobie polecieć. No dobra, żeby nie było, ja tutaj do niego dojadę. Okej, dzwony biją. A, godzina 13. Czasu lokalnego. Dobra, pełna godzina.
Jadę za nim, zobaczymy gdzie teraz. Właśnie ciekawi mnie, czy on ma paczkę, bo ja szczerze wątpię, żeby jemu się udało pojechać do Malechówka. Mi się wydaje, że ten chłop nie wie, że... O kurcze, pieczone, panie. Mi się wydaje, że chłop nie wie, że może z Malechówka odebrać paczkę, nie? Dobra, chyba mu trzeba pomóc, trzeba go wypchać. To mu pomogę, okej, dobra, sam się wypchał, sam sobie pomógł. Dobra. Okej, pojadę za nim w takim razie. To już jest wyższy poziom śledzenia kogoś. Jak już jedziecie czymś takim, taką poboczną uliczką, którą nikt nie jeździ kompletnie. Dobra, ale patrzcie, chłop nawet ustąpi pierwszeństwa. Ja pierdzielę. Jaki zawodnik mi się trafił, dobry. Bez kitu, tutaj plusik dla gracza. No chyba, że to jest bot. Nie no, bot by z siebie nie wyciągnął jakiegoś randoma z ulicy. Więc to musi być gracz, ale... O dziwo, mega mocny. Dobra, co tu się dzieje? Gość na awaryjkach stoi. Dobra. Też go śmignę. Patrzcie, gość kierunki nawet włącza. Ja pierdzielę. No ale żebym znalazł zawodnika sobie. Dobra, też wyciągam paczuchę. Kto to jest w ogóle? Wiktor? Nie, nie wiem jak on się tam nazywał. Bobrowice dostałem. Dobra. Trochę wycofka. A teraz jazda do przodu. Jedziemy za... O kurcze, pieczone. Dobra, wyjadę mu trochę, żeby miał miejsce, żeby się zmieścił na pewno. Kierunek w prawo i jedziemy. Kurczę, dobra, ej, dobry chłop nam się dzisiaj trafił, widzowie. O kurczę, a ten w ciężarówce to poleciał nieźle. Dobra. No tutaj czasem wyjedzie sobie ten zawodnik na jakiś chodnik, na jakiś słup, na jakiś trawnik, ale to wiecie, nie można mieć wszystkiego jeżdżąc BMW. Co nie? Rozum i godność człowieka, wybierz jedno tylko. Więc wybrał... I... Także no rozumiem. Bo ani rozumu, ani godności człowieka użytkownik BMW nie ma. A, to są żarty, widzowie, jak coś, nie? Jeżeli nie załapaliście, to wszystko są żarty. O kurczę, żartem to jest jego prawo jazdy. Chyba w tym momencie. Chłop jakby był pijany, jeździ od lewej do prawej. A powiem wam, miałem taką sytuację. Wjeżdżałem jakiś czas temu z Przemyśla. I chłop, powiem wam tak, jechał właśnie jakimś mocnym samochodzikiem, sedanem i jechał tak. Raz jechał tak, praktycznie, przez część drogi. Później chwilę jechał tak. Później znowu jechał tak. Ale później jak przypalił, jak buta zrobił, tak jak ten ziomek przed nami na prostej, to już go nie widziałem. Oczywiście na... do 70 na ograniczeniu zrobił takiego buta, przypalił. Dobra, tu się coś wydarzyło. Chłop do rowu wpadł chyba. Oj, tu zderzenie doszło do zderzenia. Zderzenie do zderzenia doszło. Okej, dobrze wiedzieć. Dobra, ale my kontynuujemy naszą podróż za kolegą. No, ale chłop jak poleciał, powiem wam. Tak na początku myślę sobie, ty no. Pijany? Czy o co chodzi? Nie wiem, w takiej sytuacji na policję powinno się dzwonić właśnie. Co podać wtedy w teorii? Na tych chyba słupkach po prawej stronie jest długość podana jakby, ile jest do jakiegoś tam miejsca konkretnego. Ale kurczę, jakby to dokładnie podać. A gość by jechał pewnie, nie? Dodatkowo wiadomo, że ja jako kierowca telefonu nagle do łapy nie wezmę. A więc to jest też ten problem. No, ale ciekawi mnie, ale no chłop później jak wypruł, chociaż mi się wydaje, że jechał czymś podobnym do BMW, jakaś Skoda nowa chyba, o, Skoda, taka biała, w sedanie. Dobra, tutaj do 50 proszę pana przede mną. O kurczę, tutaj jakieś, ała, ale się chłop zatrzymał nagle, ty. Tu jakiś jest zlot w tym momencie, czy o co chodzi? No nie wiem, nie wiem jaki jest zlot, ale ja na pewno jadę za chłopem, żeby zobaczyć gdzie on dojedzie. O, przyspieszył trochę, już kierunek w lewo wrzuca? Co jest?
O kurcze, pieczonek, ktoś jest na środku drogi. Dobra, ty! On jedzie tam, gdzie ja! Ta, to jest jakiś chyba... szczęście dzisiaj największe na świecie. Łop jedzie tam, gdzie ja. Ja jadę tam, gdzie on. W sensie ja go trochę śledzę, ale no... co mogę poradzić? Skoro chcę dojechać tam, gdzie on jedzie, no to muszę go trochę pośledzić. O kurcze, pieczone, dobra. No, ja mam na Bobrowice w tym momencie. Bobrowice, welcome to. Dobra. O kurcze, pieczone, ty. Ale mi go cofnęło tutaj. Na mnie w tym momencie. No proszę cię, chłopie. Co ty robisz? Tutaj jest do 100 ograniczenie, więc możesz trochę jechać jeszcze. Nie musisz nie wiadomo jak się ograniczać, kolego. I dobra. Jest stóweczka na ekranie. Ja bym go wyprzedził, powiem wam. O kurcze, ty, ale mi zniknął nagle. Dobra, to na spokojnie. Ciężko jest wyprzedzić w takim momencie, kiedy po prostu dostajesz ten. O kurcze, ty, do rowu wpadłem od razu jednocześnie. Dobra, ale jedziemy, jedziemy jeszcze za gościem. Wyrobimy się na szczęście z tego rowu. Dobra, gdzie chłop pojechał? Ty, dobra, jest przed nami typ. Tutaj jakieś, o Jezus, stare BMW wyleciało normalnie. Ale nie, wydaje mi się, że dzisiaj trafiliśmy na normalnego w miarę gracza. Jeszcze pojedziemy za nim do tego domku. Dzień dobry, ja też tutaj. Ja też tutaj, alo, ja też tutaj, proszę na mnie nie cofieć. Dziękuję. Dobra, i co zrobi teraz? Pytanie, bo on może różne rzeczy zrobić. Może po prostu włączyć sobie tego, może włączyć sobie teleport, a może odjechać. Ale zobaczymy, gdzie pojedzie, czy do Malechówka, czy... No paczkę miał tutaj do dostarczenia, ale do w Malechówku miałby nową. I pytanie, czy on do Darłowa pojedzie, czy co? No, ale chłopie zna na śledzonym bez kitu w tym momencie. Na śledzonym niezłym. O kurcze, ty, bo mnie rzuca teraz. Na takiej kamerze, nie, nie, nie można jeździć na takiej kamerze, zdecydowanie. No chłopie, jakby coś wiedział, ty, kierunek w lewo daje. To ja też jadę w lewo. Co on robi? Jedzie do baru pod dzikiem. Dobra, parkuję obok niego w takim razie. Dobra, chłop zaparkował, proszę państwa, i co zrobi? Jak on się nazywa w ogóle? Sprawdźmy go, kto był dobrym graczem. Wiktor 567823. No dobry Wiktor był. Ej, no dobra, udało się fajnie go pośledzić tutaj. Porobił fajną robotę. A teraz zlot bar pod dzikiem. A teraz zlot robi, ty. Na zlocie jesteśmy, bez kitu. No dobra widzowie, ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. W takim razie dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.